Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajemy sobie w Far Cry'a 5. I dzisiaj prawdopodobnie wykonamy sobie misję finałową w tymże regionie. Natomiast Fate na pewno nas nie przyjdzie tak z otwartymi rękoma i nie zaprosi nas do misji finałowej. Dlatego też stwierdziłem, że wykonam sobie ostatnie tutaj zniszczenie siedziby kultu i to powinno ją troszeczkę tutaj rozjuszyć i sprowokować do tego, abyśmy sobie rozegrali misję finałową. Jestem jej bardzo ciekaw. Muszę wam powiedzieć, że w ostatnich misjach już coraz bardziej Fate działała mi na nerwy, a pojawiała się nagle znienacka podczas na przykład polowania, zmieniała się w jakieś zwierzęta, w tych zombiaków, tak więc no już było widać, że gra na nerwy, psuje humor i nie jest jeszcze taka kochana, jak to było w przypadku pierwszych misji, gdzie grała jeszcze. Można było czasami odnieść takie wrażenie, że faktycznie jest taka miła, słodziutka, przekonująca, ale prawda wychodziła coraz to bardziej na jaw. Ja jej już po prostu nie wierzę. Tutaj, jak widzicie, mamy ostatnią siedzibę kultu na tej części mapy, w tym regionie. Tak więc też sobie przy okazji w dzisiejszym odcinku oczyścimy wszystko, co z tym związane. Jeszcze był trzeci alarm, którego nie zauważyłem niestety. No trudno, bonusu nie będzie. Jak się jest ślepym, to nie ma bonusu. Na górze widzę, też mamy VIP-a. Ktoś tu jeszcze jest, tutaj widzę, mamy koleżków. Ktoś chyba będzie jeszcze w środku, tutaj jeszcze nadjeżdżają z tej strony. No alarm długo nie był włączony, tak więc zbyt dużych dostaw tutaj nie będzie. No panowie, pokażcie nam się. Jeszcze kolejni. Okej. Browar gwiżdżący bóbr odblokowany. Czy prowokacja udała nam się, czy nie bardzo? Zobaczymy, czy Fate będzie zainteresowana. Czy wiecie co? Ja sobie tutaj wyląduję. No, tak myślałem. Kogo my tu mamy? Welcome to the bliss. I don't understand. Did you think you could just continue to do what you wanted without consequences? I've been fair, but you were just so selfish. You forced someone to leave that didn't want to go. Also, you could be what? A hero? Do you know what hubris is? Arrogance before the gods. The Greeks saw it as a
dangerous form of pride that invoked the goddess Nemesis, who would seek retribution. I win this hand. You have to wear a button. What do you say? Straight flush. If violence is the only language you choose to speak, I'll speak your language. And when their blood is on your hands... And when their blood is on your hands... We'll see how heroic you feel. We'll see how heroic you feel. What are you doing? Kurde, ja mam nadzieję, że się nie dzieje naprawdę. Nie słuchaj jej. Okej, lecimy tam jak najszybciej. Przekonać się, co z tej wizji, którą widzieliśmy, było prawdą. Widzę celowniki raserowe. Jeden wyeliminowany. Okej. Nie mam już tutaj, widzę, żadnego snajpera. Jest sporo tylko tych opętanych. Widzę, masowo wylatują. Okej. Jest też, zobaczcie, brama otwarta, czyli... Kurde, coś z tego jednak było prawdą. Brama jest wywalona. Dostań się do więzienia, ale z której strony? Zamknięte. Prawdopodobnie tędy, tyłem. Skoro mamy tu przeciwników, wejdziemy na górę, wejdziemy, okej. Coś dachem. Skakuj, 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 dobra, jesteśmy na miejscu. Nie wiem, co o tym myśleć. Muszę wam powiedzieć. Okej, wyeliminowany. Mamy drabinę na górę, prawdopodobnie dachem wejdziemy po prostu. O, jest! Ta szmaciura z rogowa ciała. Dobra. Wydaje mi się, że wszyscy to są. Oczywiście, jak zwykle, zabawa ogniem kończy się tym samym. Gdzie jest Tracy? Gdzie ona jest? Wyzwól. Wyzwól. Something happened with Virgil and the Marshal, and then everything went nuts. They got the sheriff, Rook. They got everyone. We're in trouble. We gotta move. The gate's locked.
One of those fuckers out there has the key. Hurry! Dobra, poszukajmy. Któryś tutaj musi mieć ten klucz faktycznie. Ten nie ma. Kurde, teraz pytanie, który to będzie miał? Jest, jest klucz, jest, okej. Okay. Charakterystyczny żółty klucz. Kurde, czyli to była jednak prawda. Help me! Put pressure on it! Come on, Rachel, come on! Come on! Pamiętacie jego słowa? Zabrała mi wszystko. Rodzinę. Nie przystała na tym. Zabrała nawet i jego. This is what she does. Takes. Destroys. Dokładnie to, co mówiłem. Find her. Kill her. Don't let her get away with this. No i zemsta będzie słodka, o to się nie musisz martwić. Ja już od tego czasu polowania z poprzedniego odcinka, już tak byłem na nią wkurzony. This is over. We will all be together in the bliss. Now you see what we can do. Come to me, and I'll show you a world you never dreamed possible. Walking the path. But now he understands its purpose. And he'll join our family in Eden. And if you try to stop him. Your sheriff was a wall. A wall between you and the Father. A wall that kept you from seeing his truth. Skubana, ale jestem na nią wkurzony, masakra. I will knock down that wall. Dawać mi ją. Tylko mamy na maksa, siedzi amunicję. Gdzie ona jest tylko? Powiedzcie mi. No, no, over there. Stop that, silly. Peekaboo. Co się dzieje? Ja się kręcę. Coś zupełnie innego niż wcześniej.
Mam już małe doświadczenie, bo powiem wam szczerze, rozgrywałem sobie podobną rzecz w tych gierkach arcade. Podobna mapka była, gdzie trzeba było walczyć z tymi hordami przeciwników. Dobra, mamy ją. Dobra, chwila troszkę tutaj spokoju. Nie mogę się zatrzymywać, nie mogę być w jednym miejscu. Nie, muszę wziąć sobie tam jednak spluwę. Ale mnie już palec boli, kurde, od tego wyginania analoga. Ale już prawie jest nasza. Załatwiona. Uff, troszeczkę się tutaj zgrzałem, muszę wam powiedzieć, ale satysfakcja jest ogromna, że w końcu jest wyeliminowana. You still don't understand. You don't know what it is you're doing, do you? Joseph believes he's our savior. But you'll be the one who decides what happens. You were the start. He'll be the end. It was always gonna happen this way. You'll walk the path. You'll rescue your sheriff. You'll be the hero. And then you'll choose. And if you don't listen to him, wejdź do bunkra Fate. Okej. Muszę przyznać, że jest tu niesamowicie. W ogóle niesamowite uczucie mi towarzyszy.
że udało mi się z nią wygrać, pokonać ją i zbliżyć się coraz bardziej ku temu, co chcemy zrealizować. Znajdź szeryfa. Nie, to się nie dzieje naprawdę. To jest tylko w naszej głowie. Kogo ja tu słyszę? Oh fuck! Powiem wam, że nie spodziewałem się towarzystwa tutaj. Ale jest marszał, jest też szeryf. Tak więc obydwoje żyją. Co to było? Ten typ dźwigał broń bodajże. I don't have much time, Rook. You have to stop him. You have to hurry. Ale ja już ją powstrzymałem. O fuck, nie mogę do tego dopuścić. Nie rób tego, chłopie. Nie rób tego. Najgorsze, że ja nie mogę nic zrobić z tym faktem. A jednak dali mi jakąś możliwość. Czekajcie, zobaczymy, co będzie teraz. Nie wiem, ja chyba muszę iść na górę, tak mi się wydaje. Dobra. Co my tu mamy? Jeden wyeliminowany. Tam mamy kolejnego. Wyeliminowany. Trzeci wyeliminowany. Zorientowali się, że jestem, ale nie wiedzą gdzie... Okej, jest dobrze. Okej, jeszcze jeden został chyba. Wydaje mi się, że tylko jeden do nas strzela jeszcze z tego miejsca. Ale gdzie jest dokładnie, to nie wiem. Co, udam się na górę. Zobaczymy, jak to wygląda. Z góry weźmiemy sobie tą broń. Okej. Tego czasu tutaj nikt nie uratuje, nie ma szans. I zostaliśmy prawdopodobnie sami, okej. Niestety mam strasznie mało ammo, więc zanim sobie zakręcimy te zawory, ja tak sądzę, że to jest oskryptowane na tyle, że mogę sobie pozwolić na poszukanie tutaj jakichś rzeczy. Ustawmy sobie tutaj, co my tu mamy, granaty, dynamit, tu mamy ładunki zbliżeniowe, więc ja sobie tutaj pokładę. Z
schodach. Coś czuję, że jak będę tutaj ich... Wiecie... Będę się tym zajmował, to będą próbowali mnie zaskoczyć. A tak będą sami zaskoczeni przeze mnie. Ile my tego jeszcze mamy? Jeszcze jeden. Nie wiem, gdzie to ustawić jeszcze. Tutaj? Dobra, przygotujmy się na jakieś ewentualnie nadejście. W poprzedniej walce z bossem też tak było, że jak odkręcałem coś tam. Widzicie? Nie mówiłem? Czemu ty broń zmieniasz, chłopie? Ty masz zakrętać zawory. Idą chyba skądś. Tak. Okej. Stąd ogólnie będą nadchodzić. O, ale tam pięknie! Wysadzeni! Nie. Panie, panowie, trzeba się nimi zająć. O, ty gnoju! O, ty gnojku tutaj! Nasze pułapki działają, ale tutaj mamy jeszcze dwóch skubańców. To muszę wejść. I po co tego szmaciarza jeszcze tutaj podniosłeś? Dobra, dostał. Ale mnie tam zaskoczył typek masakra z tej góry. Dobra, jeszcze jedna. Tylko że mi teraz pleców czasami nie zrobili. Słyszę, że nadchodzą. Zatrzymaj produkcję błogości. Ale tu będzie grubo. Tu będzie grubo. Trzeba im tam niespodziankę wrzucić. Dobra. Ten jeszcze przeżył. Nam nikt pleców nie robi? Chyba nie, dobra. Okej, zniszczone jedno. Trzeba wyszukać jakiś miejsc tutaj. Newralgicznych punktów. O, w ten oto sposób. Go zabić. Okej, dobra, załatwiony. Dobra, ten musimy jeszcze wysadzić. Jest
zbliżę się. Okej. Mamy tu beczkę. Zniszczone. Pompy centralne zniszczone. Spadamy. Kurde, jak to możliwe jest, że ja otwieram drzwi, a oni to już napierdzielają we mnie. Dobra. Dobra. Kogo my tu mamy? Skubanego. Mamy coś na niego? Ole, dostał z noża. Co my tu mamy? Jeszcze mamy ładunki zdalnie ten. Dobra, rzućmy to. Okej, zdetonowane, pięknie. Dobra. A tu się dzieje, masakra. Ludziska, powiem wam, że tu się tyle dzieje. Ciężko mi zebrać myśli w ogóle. Aż niech to się skończy i niech da co mi ochłonąć. Dobra. Pojedynczo. Ja pierdziele, jesteśmy na zewnątrz. Uff, ale to była misja. Udało się go uratować, ale mam masakra. Ciary teraz. You look like hell. Yeah, well, I feel like it too. Need help getting back inside? Hell no, I'll manage. I didn't think you could pull this off. You saved a lot of people here today, Rook. Don't forget that. Hey, can you give me a hand? Better go. You know, there was a moment just before you arrived. I just lost all hope. I couldn't see a way out. But you led the way. And a lot of good people died, but everyone here, all of us, were alive because of you. And I'm damn proud of you. Now I want you to find that goddamn Joseph Seed, bring him to justice, or put him in the ground. That's an order, deputy.
Znajdę, zdecydowanie. A seal has been opened. My faith. My faith. She was not the first to carry that name, but she was the most devoted. She was like many of you when she came to me. Broken. Lost. I put my faith inside her. And she became angelic. Perfect. And those sinners took her away from us. It is faith that holds us together. And without it, we are lost. So we must never lose faith. And those that try to harm us will suffer. Wojna narkotykowa. Misja fabularna kolejna. Dostaliśmy też, jak widzicie, nową broń oraz 4000 dolców. Powiem wam, że ciężko mi teraz pozbierać myśli do kupy. Ale zacznijmy od walki z Fate. Była troszeczkę trudniejsza niż walka z Johnem. Zdecydowanie nawet bym powiedział, że była trudniejsza ta walka. Bo w przypadku Johnego to była tylko kwestia czasu, aż tym samotem go dopadłem. Potem wystarczyło go normalnie zabić, nie miał jakiegoś takiego większego paska zdrowia. A zresztą widzieliście, tutaj mieliśmy już taką typową walkę z bossem, gdzie nie tylko atakowała nas główna rywalka, ale też miała swoich pomocników. Trzeba było naprawdę sporo tam latać i ciągle używać tylko apteczek, żeby się leczyć, bo faktycznie te obrażenia spore zadawała. Ale udało się. Potem się okazało, że niestety na włosku tutaj jest postawione życie szeryfa. Nie wiedziałem początkowo, co zrobić, tam powiedzieliście, próbowałem strzelić po prostu w sznur, ale jednak chodziło o coś zupełnie innego. Natomiast było to oskryptowane, nie mieliśmy jakiegoś chyba większego wpływu na to, czy przeżyje, czy zginie, co mnie cieszy, bo nie chciałbym żyć w tej świadomości, że coś zepsułem po prostu i nie udało mi się go uratować. Jeśli chodzi o tą kolejną jakby część tej misji, to była ona bardzo podobna jak z Johnem, czyli też była podobna ucieczka, podobny poziom trudności, już byłem nawet świadomy pewnych rzeczy, zwłaszcza na to, jak wyglądała poprzednia misja z Johnem, tutaj było to bardzo podobne. Wiedziałem, że jak odkręcę zawory, to zaraz pojawią się przeciwnicy, więc wolałem sobie te pułapki tutaj poustawiać. Ustawiałem je po prostu jakoś randomowo, spodziewałem się, że mogą przyjść do tych miejsc, bo raczej na środku by się nie zrespili. Udało mi się je w fajnym miejscu tutaj ustawić. Działo się sporo. Powiem wam, że mam takie dreszcze cały czas na ciele, odczuwam je, bo działo się sporo. Muszę ochłonąć po prostu, a po tej misji jeszcze być może jakimiś wrażeniami się podzielę z wami w kolejnym odcinku, na którego was z tego miejsca zapraszam. Mam nadzieję, że wam też się podobało, że w miarę tą misję fajnie wykonałem i że fabularnie wam się podobała. Dajcie znać, co o nim sądzicie. No i tak jak wam mówię, kolejna misje, kolejne misje, kolejne przygody przed nami jeszcze, zanim pewnie pójdziemy sobie do regionu. Muszę w ogóle zobaczyć, muszę się
na chwilę zatrzymać, po prostu przeanalizować, jakie nam jeszcze tej misje w tym regionie zostało, co jeszcze można by było porobić. Jakieś nowości nam się w sklepach pojawiły, sobie warto byłoby je sprawdzić. Są jeszcze skrytki preperskie, które też warto by było odwiedzić, bo mamy dzięki temu punkty umiejętności. W ogóle w samych misjach sporo punktów umiejętności wpadło. Tak więc na spokojnie usiądę, przemyślę sobie, co dalej robić w Far Cry'u i dam wam znać w kolejnym odcinku, jakie będą plany na kolejne materiały. No oczywiście jeszcze został nam Jacob do rozwalenia w trzecim regionie, no a potem tutaj jak nasz szeryf prosił, mamy rozwalić Josepha. Chociaż ja wydaje mi się, że nawet nie będziemy musieli go szukać. Wydaje mi się, że po prostu do nas przyjdzie, a wkurzony i podirytowany, bo o to nam właśnie chodzi, żeby sam do nas przyszedł. Przynajmniej mi o to chodzi. Tak chcę go sprowokować, tak samo jak było z Fate w dzisiejszym odcinku. Tak więc dobra, już koniec tego mojego gadania, podzielcie się opiniami w komentarzach. I to by było na dzisiaj tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!